Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Maciek Bitwol-Kwietniewski i dzisiaj przedstawię Wam kolejną parę tanich słuchawek dokanałowych, zwaną Shozy Hibiki. Zapraszam do oglądania. Standardowo zaczniemy od opakowania. Hibiki przychodzą w pudełku, które jest otwierane przy pomocy magnesu. Po otwarciu bardzo ładnie zaprezentowane zostają nam dokumenty, kabel, dwie dodatkowe pary tipów, a także same kopułki. Kabel jest przeplatany, stylowy i miły w dotyku, zakończony kątowym wtykiem mini jack. Idąc po kablu do góry napotkamy rozdzielenie, a później na prawym kanale pilot z mikrofonem do sterowania multimediami. Niestety w przypadku mojego X-Duo każdy przycisk reaguje dokładnie tak samo jak ten z pilota z przyciskiem pojedynczym. Dopiero podpięte pod mojego OnePlusa 5 zaczął reagować poprawnie, więc zakładam, że jest on kompatybilny tylko i wyłącznie ze smartfonami. Dalej mamy zabudowane prowadnice over the ear i na końcu wtyki typu 2-pin. Jeżeli miałbym go ocenić, to jak najbardziej podoba mi się on stylistycznie, jednak prowadnice kompletnie nie siedzą mi na uchu, a także mam problemy z umiejscowieniem pilota. Przechodząc dalej, mamy kopułki, które w mojej opinii wyglądają bardzo stylowo i są stosunkowo ciężkie. Posiadają kształt, dzięki któremu praktycznie nie wystają z ucha, a tył ma bardzo interesujący nadruk w stylu włókna węglowego, gdzie na niego jest naniesiony napis Hibiki. Są one asymetryczne, jednak jeżeli nie wiecie, który kanał jest który, to nadruk L i R także na kopułkach się znajduje. Co do samych tipów, to niestety nie udało mi się praktycznie z żadnymi dołączonymi w zestawie złapać pewnego i dobrego seala, dlatego tutaj mocno cierpi na tym izolacja, której jak na dokanałówki i tak nie ma w tych słuchawkach za dużo. W środku znajdziemy pojedyncze przetworniki dynamiczne z impedancją 18 ohmów. Słuchawki są bardzo czułe i są w stanie trochę nakreślić szumu, jeżeli wasze źródło takowe posiada, co może być troszeczkę frustrujące. Dodatkowo oczywiście częstotliwość od 20 Hz do 20 kHz. Jeżeli ten materiał Wam się do tej pory podoba, to oczywiście nie zapomnijcie o lajku, a także subskrypcji, jeżeli jesteście nowymi widzami, ponieważ teraz przechodzimy oczywiście do tego, jak Shozy Hibiki gra. Hibiki są często opisywane jako słuchawki bardzo neutralne i trochę rozumiem, dlaczego tak jest. Dołu nie jest specjalnie dużo, jednak odznacza się on w subbasie, przez co kick w muzyce elektronicznej jest mocno zauważalny. Średnie tony są bardzo bogate i ta ich bogatość idzie do góry, aż dochodząc pod same soprany. Scena nie jest za duża, nawet jak na słuchawki dokanałowe, przez co przekaz jest, można powiedzieć, bardzo intymny i skondensowany. Jednak wszystko dzieje się tutaj minimalnie przed nami, a nie w centrum. Soprany to część, która najbardziej mnie boli w tej parze i winie tutaj najbardziej same tipy. Jest ona po prostu przytłumiona i żadne smyczkowe instrumenty po prostu nie brzmią dobrze. Dopóki mamy popowe bądź elektroniczne utwory z wokalami, to jak najbardziej hibiki pokazują pazur, ale jeżeli tylko przejdziemy do pianina, fletu czy skrzypiec, to tutaj już nie wygląda to za dobrze. Podsumowując, w kwestii wyglądu, Shozy Hibiki naprawdę mi się podobają. Ergonomicznie mam problem z prowadnicami, a także tipami, w ogóle te słuchawki mi praktycznie nie siedzą. W przypadku brzmienia, tak długo jak nie idę do muzyki instrumentalnej, a bardziej zostaję przy muzyce elektronicznej, to także tutaj brzmienie prezentuje się naprawdę świetnie. I to tyle, jeżeli chodzi o odcinek na temat Shozy Hibiki. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Oczywiście słuchawki Shozy Hibiki możecie kupić w sklepie Audio Heaven, który użyczył mi je do testów, za co serdecznie dziękuję. Zapraszam także na swojego Instagrama bitwolf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, moje życie na Instastory, a także pisać do mnie wiadomości na direct message. Tymczasem ja się z Wami żegnam, widzimy się przy okazji kolejnych odcinków. Trzymajcie się i na razie.